Na Opolszczyźnie przed świętami wielu rolnikom, producentom choinek i hodowcom ryb sen z powiek spędzają problemy związane z pandemią, a przede wszystkim to, czy uda się sprzedać choinkowy plon i karpia wyłowionego z opolskich stawów. Na Opolszczyźnie kilkaset gospodarstw rolnych zajmuje się produkcją choinek, która dla wielu rolniczych rodzin jest źródłem dodatkowego dochodu. Okazuje się, że praktycznie nie ma eksportu poza granice kraju, ale mieszkańcy naszego regionu są zapobiegliwi i w tym roku dużo wcześniej ruszyli po choinki. Odczuliśmy to, że klienci wcześniej zaczęli pytać o choinki cięte nawet i kupować, także być może wcześniej się przygotowują do świąt Bożego Narodzenia, być może obawiają się, że wejdą jakieś obostrzenia związane z pandemią i nie będą mogli kupić tej choinki, także na razie widzimy, że jest podobnie jak na poziomie zeszłorocznym. Sprzedaż hurtowa praktycznie zakończyła się. Wszyscy hurtownicy, którzy chcieli, odebrali, bo też mieli sygnały, widzieli, że ludzie pytają już o choinkę. Wszystko wskazuje na to, że choinkowy biznes uda się. Tym bardziej, że producenci choinek zadbali o dobry asortyment i spełniają oczekiwania klientów. Bardzo dużą popularnością cieszy się jodła kaukaska. Drzewko, które o wiele dłużej rośnie, ale też dłużej po ścięciu stoi. Świerk srebrny też jest popularny nadal u osób, które cenią sobie zapach, czyli ten klimat świąt, które lubią na przykład choinkę, która ma taki niebieski kolor. Tymczasem nie jest już tak dobrze w gospodarstwach rybackich. Tych małych, średnich i dużych jest w regionie ponad 100. Odłowiły w tym roku około 1600 ton karpi. Ryba została w listopadzie, były ostatnie odłowy na stawach. Teraz w chwili obecnej ryba znajduje się w magazynach, jest płukana po to, żeby była smaczna do spożycia na wigilijnym stole. Przyrost troszkę słabszy był niż w zeszłym roku. Wydaje mi się, że wpływ na to miała pogoda, szczególnie wiosną, co automatycznie odbiło się na tym, że ryba słabiej żerowała i miała troszkę słabszy start. Ale jest wyrośnięta i w dobrej kondycji. W tym roku ze sprzedażą wiadomo, że jest troszeczkę trudniej niż w normalnym roku ze względu na ten okres pandemii i tego całego lockdownu. Mamy przygotowane około 200-220 ton ryby handlowej tutaj na rynek opolski i sąsiednie. Problem jest tego typu, że od początku roku tak samo jak wszyscy, że tak powiem, borykamy się z COVID-em, czyli zarówno z dystrybucją ryby, jak i z odbiorem. Widzimy, że teraz na przykład w punkcie sprzedaży tej detalicznej, takiej bezpośredniej, większość ludzi przyjeżdża, bo się obawia, że być może będą jeszcze większe obostrzenia i nie będziemy mogli tej ryby dystrybuować po całym kraju. Mimo niełatwej hodowli w tym roku oraz problemów spowodowanych COVID-em, cena karpia utrzymuje się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Praktycznie ceny są na zbliżonym poziomie. Nie ma jakichś wielkich tutaj wahań. W zależności od, tak jak analizowałem, w zależności od może miejsca, gdzie kto sprzedaje, czasami tam jest jakaś złotówka różnicy może. Koszty produkcji, one lekko wzrosły albo wiadomo, rok rocznie te ceny wzrastają. A w tej chwili mamy tą cenę ryby sprzedaży na poziomie roku ubiegłego, czyli to jest tak, cena detaliczna to jest w granicach 15 zł. Ta cena hurtowa to jest jakaś tam cena negocjowalna, w tej chwili to jest w granicach około 10 zł. W tym roku trudniej będzie sprzedać żywego karpia, ocenia rybacka lokalna grupa działania Opolszczyzna. Ten rok jest też inny z kolejnego powodu, że ograniczona jest sprzedaż żywego karpia, czyli dla branży jest to może nie tyle nową, bo o tym wcześniej się mówiło, ale branża jeszcze nie do końca jest przygotowana, żeby w 100% sprzedawać rybę przetworzoną i oczywiście o to walczymy, żeby tego nie było, także do 100% ta sprzedaż żywego karpia będzie wyeliminowana. Podejmujemy różnego rodzaju działania, między innymi polegając na uświadamianiu tego, że możemy sprzedawać tą żywą rybę, bo jest to zgodne z prawem, zgodne z nowymi wytycznymi głównego lekarza weterynarii. Dalej nasze działania grupy rybackiej idą w kierunku promowania tego karpia, jedzenia i kupowania od lokalnych producentów. Zachęcamy do kupowania na terenie naszych gospodarstw. Co ciekawe, lepiej ze zbytem świątecznej ryby radzą sobie mniejsze gospodarstwa rybackie, które postawiły na sprzedaż bezpośrednią. Trzeba było pomyśleć o alternatywnych sposobach sprzedaży.
i w wielu miejscach, wiele gospodarstw, w tym nasze, skierowało się w kierunku sprzedaży bezpośredniej, żeby bezpośrednio wyjść do klientów. W naszym gospodarstwie odbywa się to za pośrednictwem osób, które mają swoje tam stoiska rozstawione w różnych miastach i sprzedają tą rybę. Mamy nadzieję, że klienci nas nie opuszczą i przyjadą i wykupią rybę. Wszystko wskazuje na to, że choinek i karpia w domach mieszkańców Opolszczyzny nie zabraknie. A jeśli nie uda się sprzedać całego tegorocznego odłowu, to jest szansa zbytu w ciągu następnego roku, ponieważ dzięki promocji w sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie i Rybackiej Lokalnej Grupie Działania Opolszczyzna, karp w regionie staje się popularną rybą nie tylko od święta. Program zrealizowano we współpracy z Izbą Rolniczą w Opolu. Program sfinansowała Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia.